Siemano wszystkim, z tej strony Pomidory.pl i chciałbym was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na nowy let's play na moim kanale. Zagrajmy w Donkey Kong Country na SNES-a. Również ta gra zagościła na inne konsole, ponieważ zagościła aż na dwie inne konsole, a były to Game Boy Color, jak i Game Boy Advance. Z intra, które w tym momencie widzimy, widzieliśmy sobie Cranky Konga grającego sobie na szafie grającej, a później spadł na niego Donkey Kong z wielkim magnetofonem i zakłócił, że tak powiem, spokój Cranky Kongowi, na co ten się zemścił i rzucił w niego beczką z TNT i wszystko zeksplodowało. Również ta gra zagościła w 1994 roku na konsole Nintendo, ponieważ kiedyś studio Rare, czyli twórcy, którzy, że tak powiem, wydali Donkey Konga Country, byli kiedyś uzależnieni mocno od Nintendo. Teraz są uzależnieni mocno od Microsoftu, ale tą historię, że tak powiem, opowiem troszeczkę później. Jesteśmy w sobie teraz w Congo Jungle i za chwilę rozpoczniemy nasz pierwszy poziom w samej grze, którym jest Jungle Hijinks. Więc myślę, że sobie wejdziemy już do tego poziomu, bo czemu nie? Ciekawostki dotyczące poziomu Jungle Hijinks. W remake'u na Game Boy Advance tło pod koniec poziomu nie ściemnia się. Jungle Hijinks jako poziom miał się dziać w nocy. Były również spekulacje, bo poziom miał się oryginalnie nazywać Jungle Japes. W remake'u na Game Boy Advance życie, które jest w domku na drzewie, można zdobyć tylko raz. W Japonii ten poziom nazywa się Banana Jungaru. Albo Jungaru. Czy to Janguru, przepraszam najmocniej. Dwa razy powiedziałem to samo. Ale dobra, może sobie zacznijmy troszeczkę od tego, dlaczego moim zdaniem Rare już ten... dlaczego ja to właściwie powiedziałem odnośnie Rare, że oni byli kiedyś mocno uzależnieni od Nintendo. Ponieważ dzisiejsze Rare zostało przejęte przez Microsoft. Bo kiedyś oni byli bardzo uzależnieni, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale Rare jest, że tak powiem, deweloperem również gier takich jak Conker, jak oczywiście Banjo-Kazooie. W skrócie takim, że poza Donkey Kongiem Country stworzyli jeszcze takie gry jak Conker, jak i Banjo-Kazooie i Banjo-Tooie. Ale przed chwilą widzieliśmy sobie cutscenkę, gdzie dostaliśmy się do dolnej groty pod domkiem na drzewie Donkey Konga i widzieliśmy tam, że Diddy Kong wraz z Donkey Kongiem byli załamani, ponieważ było jakby puste miejsce, pusta jaskinia. O co z tym chodzi? Już mówię i objaśniam. Pewnej nocy na wyspę Donkey Konga przypłynął statkiem nikczemny, tajemniczy i złowrogi K-Rool. K-Rool oczywiście nie był sam, ponieważ K-Rool właśnie przypłynął z tymi oto ziomkami, których widzimy teraz na ekranie. Ci ziomkowie to są Kremlingi, jego podwładni. I on postanowił nie tyle co napuścić? Że wiecie, wydał rozkaz napadu na tę oto wyspę. To mało tego, jeszcze, że tak powiem, poprosił swoich 7 podwładnych, czyli 7 inaczej bossów, którzy jakby przyczynili się do tego, że wielkie banany, takie największe banany z całej wyspy Donkey Konga, zostały również skradzione. I naszym zadaniem jest przede wszystkim zabranie tych wszystkich 7 bananów i odstawienie ich wszystkich w tą otóż grotę. Jak widzieliście, przed chwilą podążałem na takim wielkim nosorożcu. To jest Rambi. O Rambim troszeczkę później się dowiemy. Na razie w tym momencie sobie jesteśmy w minigierce z 3 beczkami, które losują nam różne tokeny z różnymi zwierzątkami, które również oczywiście pokażę w tym oto let's playu. I zdobyliśmy teraz drugi token z strusiem. Ten struś to jest Espresso. Będziemy za niedługo robili jego rundę bonusową. I powiem szczerze, że będę najprawdopodobniej tę gierkę robił na 101%, ponieważ czemu nie? Dostając się na samą górę jest możliwość dostania takiego ukrytego baloniku. Jest to niebieski balon z życiami. Z życiem, przepraszam. Nie z życiami, tylko z życiem. I co jest najśmieszniejsze w tym, że balony mają troszeczkę taką wartość jak, nie wiem, klejnoty w serii Spyro, czy też życia w Crashu. Chociaż może to źle określiłem z Crashem, ale już mówię i objaśniam. O co z tym chodzi? Czerwony balon daje nam 1 życie. Zielony balon daje nam 2 życia. Niebieski, z tego co pamiętam, dawał nam aż 5 żyć. Tak więc, no,
i będę się starał w tym let's playu poszukiwać tego niebieskiego balona. Będę cały czas się cofał do tego pierwszego poziomu, ponieważ ta gra ma jeszcze jeden taki bardzo dla niektórych pewnie dziwny zwyczaj, ale w tej gierce życie się resetują, czyli po prostu gdy będziesz wracał do poziomu, to ciągle te balony będą w tych samych położeniach i będą te same balony, co będzie sprawiało, że będziesz mógł sobie grindować życia. I ja to jak najbardziej będę robił, ponieważ nie jest to w żadnym wypadku zakazane, a będę miał przynajmniej takiego farta, że na ostatniego bossa będę miał maksymalną ilość żyć. I mamy teraz rundę bonusową Expresso, która za chwilę się będzie kończyła. Troszeczkę szkoda, że o niej nie opowiedziałem, ale jak widzicie, nie ma tutaj nic takiego ciekawego. W skrócie, scenaria jest taka jak z pierwszego poziomu i zbieramy tylko symbole z Expresso i gdy zbierzemy ich, załóżmy 400 coś albo 500 coś, to będziemy mieli razy 5 żyć. Myślę, że nie jest to w żadnym z wypadków skomplikowane, a nie jest to też, żeby, nie wiem, rozgadywał się nie wiadomo jak na ten temat. Nadszedł czas na drugi poziom w tej otóż gierce, czyli Rupi Rampage. Swoją drogą, za chwilę wam troszeczkę opowiem o historii, jak poznałem Donkey Konga Country, bo jest ona nawet dosyć ciekawa. Ciekawostka dotycząca poziomu Rupi Rampage. Ten poziom jest jedyny na całej wyspie Donkey Konga, w którym występują burze i deszcze. Wow, klimacik troszeczkę się zmienił w tym poziomie, proszę państwa. Jak pamiętacie, pierwszy poziom, czyli inaczej właściwie ta pierwsza wyspa, na której aktualnie cały czas jesteśmy, to zadziała się, że tak powiem, akcja tej wyspy była jak był ranek, potem się zrobiło troszeczkę takie popołudnie, a teraz mamy, że tak powiem, wieczór z burzami i deszczami. Bardzo mi się podoba coś takiego i jestem pod wrażeniem, że ta konsola, czyli SNES, była w stanie coś takiego udźwignąć. Naprawdę wielkie propsy za to. Również w tym let's playu będziemy zbierali wszystkie literki KONG. Jak mogliście zauważyć, zebranie tych wszystkich literek daje nam dodatkowe ekstra życie, więc się bardzo opłaca, że tak powiem. Ale dobra, może opowiem sobie teraz, jak poznałem tę otóż gierkę. Kiedyś jak sobie grałem, jak byłem mały, na PlayStation 1, dostałem również konsolę SNES-a, czyli Super Nintendo Entertainment System. I na tej konsoli właśnie była cała trylogia Donkey Konga. I z początku sobie mówię tak, grałem w Crasha, mówię sobie, kurde, no będzie ciężko, no bo Crash jest świetną platformówką i myślałem, że nie ma żadnej platformówki, która byłaby w stanie go przebić. Aczkolwiek mogę powiedzieć, że Donkey Kong, mimo że go nie przebił, to jest moim zdaniem na tej samej równi, co właśnie Crash. I bardzo doceniam Donkey Konga. Pamiętam, że jak grałem w jedynkę, to ją, z tego co wiem, przeszedłem całą. I to nawet po kilka razy, mimo że była ona cholernie trudna. Teraz dla mnie ona aż tak trudna nie jest, jak kiedyś, jak wiadomo, byłem mały. Donkey Kong Country 2 z kolei był nawet, nie powiem, że nie. A trójki nie pamiętam, bo trójki chyba nie tykałem nawet. Jesteśmy teraz w chatce Cranky Konga. Kim jest Cranky Kong? Jest on starszym Donkey Kongiem. Wiecie, to jest ten oryginalny Donkey Kong z automatów. A Donkey Kong jest jego synem, a Diddy Kong jest synem Donkey Konga. Chyba to idzie w takiej parze. No i on jedyne co nam będzie mówił, to takie krótkie tutoriale, co i jak mamy grać i tak dalej, więc myślę, że tutaj nie ma zbędnie co tutaj tłumaczyć. Wracamy z powrotem do Rupi Rampage, a bardziej do pierwszego poziomu, żeby odblokować drugi token z naszym nosorożcem Rambi. Następnie wracamy do Rupi Rampage i tutaj za chwilę rozpoczniemy rundę bonusową Rambiego. Ciekawostka o Rambim. Wiedzieliście o tym, że jeżeli będziecie przebywali daleko od Rambiego, to w pewnym momencie będzie on dyszał jak pies? Wiedzieliście o tym, że kiedy Rambi zostanie zraniony, to jego odgłos to jest odgłos umierania kremlingów? No to rozpoczynamy rundę bonusową Rambiego. Co jest dziwne, to to, że w tle mamy choinki, śnieg i śnieżne platformy. To jest bardzo dziwne, jak na rundę bonusową Rambiego, ponieważ jak widzicie, nie było żadnego poziomu zimowego, do cholery jasnej, więc dlaczego tutaj mamy zimowe platformy, zimowe wszystko? No, what the fuck? Ale rundę bonusową Rambiego, jak i pozostałych zwierzątek, będziemy jeszcze nie raz widzieli w tym let's playu, tak więc przygotujcie się na to. I jeżeli chodzi o jakby historię, że tak powiem, mojego poznania Donkey Konga, to chyba byłoby na tyle, ponieważ nie pamiętam za bardzo, co się działo potem. Poza tym, że przeszedłem jedynkę i dwójkę w niezliczoną ilość razy. Ponownie wracamy do naszego pierwszego poziomu, czyli do Jungle Hijinks,
I teraz będziemy losowali sobie drugi token ze zwierzątkiem, dokładnie z żabą. A ta żaba nazywa się Winky. Więc tak, będziemy w tym oto odcinku robili jeszcze rundę bonusową Winkiego. No i przy okazji jeszcze Engarda, takiego rekina. Zdobywając 3 tokeny zostaniemy przeniesieni do rundy bonusowej. Mówiąc w ogóle o tych rundach bonusowych zwierzątek, to w pewnym momencie, gdy dochodzimy, jakby zbieramy te tokeny w wersji Game Boy Advance, to mamy taki jakby napis, co teraz widzicie na ekranie w skrócie. Co jest dosyć nawet fajne i w fajny sposób oni to troszeczkę odmienili. Ale często jest tak, że nie ma jakby tych muzyk z rund bonusowych, tylko najczęściej są jakieś muzyki z poziomów nabrane. Nie wiedzieć czemu. Znaczy, moja teoria jest taka, że praktycznie nie mieli być może miejsca na kartridżu, dlatego zrobili coś takiego. Ale dobra, bo my tutaj sobie mówimy o poziomach, jak one pięknie wyglądają, jak graficznie się ładnie prezentują. Bo każdy poziom, moim zdaniem, się graficznie ładnie prezentuje, te tła i tak dalej, zresztą soundtrack jest po prostu genialny. To może opowiem wam o sterowaniu tej otóż gierce, więc tak. Przyciskiem A turlamy się, przyciskiem B skaczemy. Jezu, czemu ja się tak zaciąłem? Startem będziemy mogli wcisnąć pauzę, a X-em będziemy mieli zmianę pomiędzy kongami. Tak, bo mamy również zmianę pomiędzy kongami w tej otóż gierce. I o niej za chwilkę opowiem, bo nadszedł czas na Reptile Rumble, trzeci poziom w pierwszej wyspie. Ciekawostka poziomu Reptile Rumble. Jest to pierwszy i jedyny poziom w Kongo Jungle, w którym są węże. Powiem wam szczerze, ta muzyka, która aktualnie leci, jest po prostu cool. Nie wiem czemu, ale troszeczkę mi się przypomina z tym, że te same instrumenty były dodane właśnie w jakiejś tam gierce z Crashem Bandicoot. W sensie na pewno w oryginalnej trylogii i na pewno w Crashu Team Racing, bo te instrumenty, co słyszymy w tle, naprawdę są dosyć znajome mi. W sensie takie, wiecie, ten początek taki tun-tun. O, na przykład to, co teraz słyszycie. Mam wrażenie, że to gdzieś było jeszcze użyte właśnie w Crashu i to na pewno było, bo ja skądś znam ten dźwięk, ale nie wiem skąd. Więc dobra. I jeżeli chodzi o sterowanie, to by było na tyle. Robimy sobie kolejną jakby taką rundę bonusową, taką dosyć króciutką. Właściwie to ja nie wiem, czy mogę nazwać to rundą bonusową, bardziej taki poziom specjalny, ale nie special stage, ponieważ nie jest to seria Sonica, do której muszę za jakiś czas w każdym bądź razie wrócić, tak by the way. No i co? Lecimy sobie dalej z tym otóż poziomem. Jest to trzeci poziom w gierce, jaki jest to poziom w jaskini, jak sami zresztą widzicie, bo możemy tutaj dostrzec takie stalaktyty, z których może nie kapie woda, aczkolwiek no jest to dosyć bliskie. Chociaż gdyby kapała woda, byłaby to spoko animacja. Mówiąc ogólnie o soundtracku w tej otóż gierce, nawet nie wiecie, jak bardzo mocno ja, jak i zapewne polski gamer, bo nawet on to potwierdzał, ale mam takie w sumie wrażenie, że ten soundtrack pasuje bardziej na soundtrack z jakiejś gry na PlayStation 1, naprawdę. Jest on tak cudowny, że on jest po prostu świetny. Nie da się go w żadnym wypadku podrobić. I tutaj mamy końcówkę poziomu, bo mamy literkę G, co daje nam K-ON-G, Kong. I zmianę pomiędzy kongami to jest w sumie moim zdaniem bardzo spoko sprawa, bo to jest fajna kooperacja, że wiecie, przyciskiem X możemy grać Diddy Kongiem lub też Donkey Kongiem. Co jest jeszcze zabawne, to to, że praktycznie, jakby to wam w skrócie powiedzieć, Donkey Kong w tej serii ogólnie, klasycznej serii rzecz jasna z Donkey Kongiem, jest tylko można nim teraz w tej gierce grać. Naprawdę. Bo potem jedyna możliwość, którą byśmy mogli grać Donkey Kongiem, jest w momencie, gdy wiecie, gdy sobie, że tak powiem, zagramy w Donkey Konga 64. Tutaj kolejny specjalny taki poziom, który był dosyć nawet łatwy. I teraz będę szukał trzeciego symbolu z Engardem, z naszą rybą, rekinem. Nazwajmy sobie go jak chcemy. Mamy trzeci symbol z Engardem, więc rozpoczniemy jego rundę bonusową. I zważywszy na to, że jest on rekinem, to będziemy zbierali sobie teraz jego oto symbole właśnie pod wodą, ponieważ no to byłoby dziwne, gdyby rekin poruszał się po lądzie, czyż nie? Ach, Donkey Kong Country. Czekałem szczerze na tę grę, bardzo mocno czekałem, aż ją zletsplayuję w końcu. I co jest dosyć dziwne, to to, że tylko jeden poziom ma japońską nazwę.
Chyba, że aż tak daleko nie doszedłem w Wikipedii, bo ja wiecie, staram się w miarę na bieżąco robić odcinki. Dzisiaj najprawdopodobniej tego 26 sierpnia wleci pierwszy odcinek, tylko nie wiem szczerze jeszcze o której godzinie, ale najprawdopodobniej on wleci. Tak więc te. W zerowym odcinku opowiedziałem wam o takich ciekawostkach, których raczej bym nie poruszył w Let's Playu, dlatego polecam sobie zobaczyć zerowy odcinek, bo pierwszy to w sumie to jest ten, który aktualnie jest wam puszczany na monitorach, na ekranach, czy gdzie wy tam to oglądacie sobie. I za chwilę będziemy kończyli tę rundę bonusową. Tak jak wspominałem wcześniej, te wszystkie rundy bonusowe ze zwierzątkami mają ten sam i jedyny soundtrack. Nie ma innego. Najprawdopodobniej przez to, że była limitacja pamięci, bo wiadomo, SNES też nie był nie wiadomo jak mocną konsolą. No bądźmy sobie szczerzy, ale to jest prawda. Rozpoczynamy teraz kolejny poziom Coral Capers i bardzo mi się to tło podoba. Naprawdę, jest bardzo epic. I ja to będę na każdym kroku podkreślał, pogrubiał i nawet przykrzywiał. O, to jest dopiero muzyka. Bardzo mi się podoba wejście tej muzyki. Naprawdę. Soundtrack jest tutaj bardzo mocną stroną tej gry. Jak i poza tym gameplay, mimo że to jest pierwsza gra, to gameplay z części na część będzie po prostu bardzo udoskonalany. Mogę powiedzieć szczerze z wielkim sumieniem, że Donkey Kong Country 2 jest najlepszą grą, jeśli chodzi o serię Donkey Konga. A mówiąc jeszcze o Donkey Kongu, praktycznie nie wiem, czy o tym wspomniałem na początku, bo już widzicie, mimo że mam 21 lat, to skleroza mnie atakuje na każdym możliwym kroku, więc pozwolę sobie to tutaj, tu i teraz powiedzieć. Wiecie, że Donkey Kong Country jest pełnoprawną pierwszą grą platformową Donkey Konga? Bo jak dobrze pamiętacie, seria Donkey Konga zawsze była znana z arcade'ów, tak zwanych automatów. Ponieważ no, na pewno każdy pamięta tego Mario Brosa, gdzie Donkey Kong również wystąpił. I tak, Cranky Kong, ten ojciec Donkey Konga, który jest w tej części, to jest właśnie ten Donkey Kong z automatów. Mam nadzieję, że wasze dzieciństwo nie zostało zniszczone w żadnym wypadku. Ale dobra, jak zauważyliście też naszą, że tak powiem, walutą, chociaż to dziwnie słowo zabrzmiało, więc cofnę to. Jak pamiętacie w serii na przykład Raymana 1, kiedy zebraliśmy 100 Tinksów, to dało nam to życie. W wersji, znaczy w grze, a raczej w serii Crasha Bandicoota, takie coś było również z owocami Wumpa. Zebrałeś 100, miałeś życie. I jaka jeszcze seria miała coś podobnego? No, w każdym razie nie wiecie, o co chodzi. No dobra, jeszcze Mario w sumie. Mario, 100 monet, życie. Ta gra ma coś takiego, że gdy zbierzesz 100 bananów, masz życie. Myślę, że nie muszę tego tłumaczyć dogłębnie, bo raczej widzicie to, co się dzieje na ekranie. I mamy kolejny poziom zaliczony na 100%. I co jest jeszcze śmieszniejsze, to to, że jest to czwarty poziom z calusieńkiej gry, a my mamy go zrobionego na 100% i mamy 60 żyć. Co jest jeszcze ciekawe. Ale wiecie, magia cofania się do poziomów. To jest Funky Kong. Inaczej Kong, który specyfikuje się samolotem w jakiś tu sposób, chociaż miał deskę surfingową. Ale wiem, że w wersji na Game Boy Advance mamy minigierkę z nim, tak zwany Funky's Fishing. Ale o niej opowiem troszeczkę bardziej w Let's Playu z wersji na Game Boy Advance, który będzie tam kiedyś. Nadszedł czas na Barrel Canyon Canyon. I co to jest za poziom? Jest to dosłownie pierwszy poziom z gierki, tylko że z zupełnie innej troszeczkę scenerii. Dokładnie tak. Ale bardzo lubię to. Nie wiem czemu, nawet jeżeli jest powtarzalność tutaj w tej gierce, bo niestety, ale wiadomo, że jest to gra na SNES-a, to tutaj będzie dosyć dużo powtarzania. To jednak w moim najszczerszym odczuciu bardzo to lubię, bardzo to szanuję i naprawdę Donkey Kong, mua. Chociaż mimo co wolę dwójkę, bo dwójka właśnie wprowadziła te takie zmiany. Jedynka jest dobrą grą, aczkolwiek dla was, dla graczy w sumie, którzy mogli nie kojarzyć albo nie grać w Donkey Konga, to mogę już od razu z miejsca powiedzieć, że jedynka być może wam się tak bardzo nie przypadnie do gustu, bo dwójka właśnie była tą serią, która rozpoczęła jakby... że seria poszła właśnie w tym, powiedzmy, w dobrą stronę, coś takiego. I mocno dwójka się rozkręciła z fabułą i tak dalej. I dwójka jest troszeczkę właściwie dłuższa od jedynki. A trójka próbuje być jakaś taka, nie wiem.
upgrade'em do dwójki, ale jej to nie wychodzi. Na dobrą sprawę. No i dobra, mamy poziom sobie zaliczony. Idziemy teraz do Candy Safe Point. Jest to Candy Kong. I ona robi nam za tak jakby Safe Point. Czyli widać, że Naughty Dog inspirowało się Donkey Kongiem, kiedy tworzyli Crasha Bandicoota, bo przecież Tauna również była naszym takim Safe Pointem. O ty, tego się nie spodziewałem. Ale dobrze, nadszedł czas na naszego pierwszego bossa, Gnaftiego, albo Leży Gnaftiego. O Gnafti wam opowiedziałem sobie w zerowym odcinku, tak więc śmiało zachęcam do obejrzenia go. Na czym boss będzie polegał? Po prostu musimy na nim skoczyć 5 razy. I on zostanie on pokonany w ten oto sposób. Jak widzicie, zaczął on dyszeć, stracił on przytomność, a na głowę Donkey Konga i Diddy Konga spadł wielki banan z logiem Nintendo. Tak, to był ten jeden z pomagierów K-Rula. To niezły pomagier, skoro został od tak pokonany. No ale dobra, w wersji na Game Boy Advance zdobylibyśmy zwykły banan, bo nie było loga Nintendo, coś ciekawe. Ale dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się ta seria podoba i mam nadzieję, że w pewien sposób was zaciekawiłem Donkey Kongiem Country. Zapraszam na kolejne odcinki, które już niedługo wyjdą. Mam nadzieję, że sposób ciekawy, prowadzę let's play i że jestem informatywny. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkich moich filmach i tak dalej. Jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, ponieważ wtedy da mi to jeszcze większą motywację, że tak powiem. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Donkey Konga i nie tylko. Na razie i cześć!